Zagubieni to jeden z moich ulubionych seriali, wobec którego posiadam ogromny szacunek. Produkcja nie ustrzegła się jednak błędów logicznych. Postanowiłem, że przedstawię je w formie kilku materiałów. Na dobry początek przyjrzymy się wątpliwym rozwiązaniom z pierwszych dwóch sezonów serialu. Będą spoilery, także czujcie się ostrzeżeni. Startujemy. Dwa poważne błędy logiczne znajdziemy już w premierowym epizodzie. Decyzja pilota, by podchodzić do wybitego okna, gdy na zewnątrz szalała jakaś bestia, jest bez sensu. Ucieczka Jacka, Charlie'ego i Kate z wraku samolotu też jest wątpliwa. Na otwartej przestrzeni trio było znacznie łatwiejszym łupem. Zostanie w kokpicie wydawało się lepszym rozwiązaniem. Wątpię, aby Kate była w stanie chodzić o własnych siłach, a co dopiero wyciągnąć ciało Farmera po tak poważnym zachowaniu, jakie miało miejsce w odcinku trzecim. Jest to mało realne. Michael dostał od Gina potężny wycisk. Przyjęcie tak dużej liczby ciosów skończyłoby się deformacją twarzy. Dawson na pewno straciłby też przytomność. O dziwo, Michael wyglądał jednak zaskakująco dobrze. Gdy Said wbił nóż w ramię Sawyera, Jack od razu wyjął ostrze, co było chyba mało rozsądne. W tamtym momencie lekarz nie posiadał środków opatrunkowych. Rozumiem, że Claire mogła być wkurzona na Jacka, gdy ten nie uwierzył w jej historię o napadzie. Decyzja o opuszczeniu jaskiń była jednak absurdalna. Littleton powinna zostać tam, gdzie jest Shepard. Jedyna osoba mogąca udzielić jej jakiejkolwiek pomocy podczas porodu. Wędrowanie samotnie przez dżunglę w 8 miesiącu ciąży to szaleństwo. Biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności, bohaterowie serialu są zbyt schludni. Kobiety mają na twarzach makijaż, zarost facetów jest niemalże nienaganny. Ciuchy oraz fryzury też wyglądają nie najgorzej. Owszem, istniała szansa, że we wraku ostał się zapas maszynek do golenia, przyborów do makijażu i kilka butelek szamponu. Przyznajcie, że brzmi to jednak mało wiarygodnie. Co robiła Kate podczas bójki Jacka i Ethana? Dziewczyna była przecież tuż za Shepardem. Dobiegnięcie na miejsce zdarzenia nie powinno zająć jej dużo czasu. Chyba że Austin chciała dać się wykazać dzielnemu chirurgowi. Swoją drogą dobra forma Jacka po upadku z takiej wysokości jest też zastanawiająca. Po reanimacji Charlie powinien mieć chyba połamane żebra. Uderzenia Jacka miały ogromną moc. Poza tym było ich z kilkadziesiąt. Pace wyszedł jednak z reanimacji bez szwanku. Dlaczego Jack i Kate nie założyli chustek na czas wykopywania zwłok detektywa? Smród rozkładającego się ciała musiał być przecież nie do zniesienia. Ethan rzucił kamieniem prosto w klatkę piersiową Gina. Mimo tego mężczyzna momentalnie stracił przytomność. Czy oberwanie w okolice serca może doprowadzić do takiego stanu? Mam wątpliwości, jeśli jednak jesteście lekarzami lub studiujecie medycynę, możecie śmiało wyprowadzić mnie z błędu. W 17 odcinku okazuje się, że to Walt podpalił tratwę. Zrobił to, ponieważ nie chciał po raz kolejny zmieniać miejsca swojego pobytu. Ciężko mi uwierzyć, aby dziesięciolatek wolał mieszkać na wyspie, na której dochodzi do przerażających rzeczy, niż żyć w mieście, do czego był przecież przyzwyczajony. Wyciągnięcie naboju gołymi rękoma jest pewnie możliwe. Nie wierzę, że można to zrobić jednak bez utraty przytomności. Ford tej sztuki dokonał, ale czy podnosi to realizm serialu? Chyba niespecjalnie. Jakim cudem Echo nie przeszukał Sawyera przed jego pojmaniem? James mógł być przecież uzbrojony, co rzeczywiście miało miejsce. To kolosalne niedopatrzenie. Tym bardziej, że dopuścił się go gość zaprawiony w bojach.
Dlaczego grupa Anne Lucie nie opatrzyła rany Sawyera? Wystarczyła do tego czysta koszulka lub inny skrawek materiału. Rozbitkowie mogli ranę Forda też przypalić. Dzięki temu spadłoby ryzyko infekcji. Dziwnym trafem nikomu nie przyszło to jednak do głowy, a James zasuwał po wyspie z otwartą raną. Nic dziwnego, że wreszcie stracił przytomność. Anna Lucia w pojedynkę w ciągu 2 dni wykopała kilkumetrowy dół, by przetrzymywać w nim podejrzane osoby. Prawdopodobnie sama wykonała też klapę uniemożliwiającą ucieczkę. Nie twierdzę, że jest to nierealne. Jednej osobie taka sztuka zajęłaby według mnie więcej czasu. Tym bardziej, że jest kobietą. Pracuje w ekstremalnych warunkach i najpewniej jest na znacznym deficycie kalorycznym. Po robocie wspomniana osoba nie wyglądałaby też tak ładnie. Zachowanie szeryfa podczas transportowania Kate jest absurdalne. Przede wszystkim, dlaczego robi to sam? Austin pokazała, że potrafi przysporzyć sporo problemów, wykorzystać okazję, aby się wymknąć. Według mnie powinno asekurować ją co najmniej 2 funkcjonariuszy. Poza tym, dlaczego detektyw zapala papierosa podczas jazdy? Taki ruch jest niebezpieczny już sam w sobie. Gdy leje deszcz, a obok siedzi poszukiwana, posunięcie jest skrajnie nieodpowiedzialne. Wręcz durne, jeśli w ten sposób twórcy chcieli ukazać nieodpowiedzialność stróżów prawa, na pewno im się to udało.